13 dzień listopada 2021 roku. Witamy bardzo serdecznie z Bytomia, gdzie już za moment 15 kolejka pierwszej grupy czwartej ligi, w którym miejscowe Sząbierki podejmować będą Podlesiankę Katowice. Na to spotkanie bardzo serdecznie zaprasza Państwa Drzeniek Kamil. No i jest pierwszy gwizdek arbitra w tym spotkaniu. Rozpoczyna Podlesianka. Piłka na lewą stronę w kierunku Pedy, ale jest tam Rzemła. Moritz. Ponownie Peda. Zobaczmy, bo jest uderzenie na bramkę Pedy. No pierwsze zagrożenie gospodarzy w tym pojedynku, ale bez problemu łapie to Artur Tomanek. Cały czas głośny doping kibiców Podlesianki. Ale teraz zobaczmy, bo może być groźnie w polu karnym Tomanka. Szansa dla gospodarza, uderzenie na bramkę. No i druga próba gospodarzy, uderzał z numerem 10 Kamil Moritz. Najlepszy strzelec Sząbierek. Odzyskana teraz piłka przez gości. No i może to będzie okazja na szybką kontrę. Paweł Lisiński na lewej stronie boiska. Lisiński cały czas z piłką. Paweł Lisiński uderza na bramkę Wierzbickiego. No pierwszy celny strzał Podlesianki. Zobaczmy teraz, bo piłka w pole karne. Uderzy na bramkę Tomanka i jest pierwsza bramka dla Sząbierek. No dość niespodziewanie. Gospodarze obejmują prowadzenie w tym pojedynku. No doskonałe uderzenie z pierwszej piłki. Zobaczmy powtórkę tej sytuacji. No potężna bomba, bez szans na interwencję Artur Tomanek. Gospodarze w 42 minucie obejmują prowadzenie. Piłka cały czas w boisku, Rzemła na Rosińskiego. No teraz dobry przerzut na prawą stronę boiska. Nie ma spalonego. Zobaczmy, bo może być groźnie. Ratuje teraz Tomanek gości. Ożywili się tutaj miejscowi kibice. Poczuli krew tak naprawdę. Sząbierki cały czas w natarciu na bramkę Tomanka. Teraz rzutka w pole karne. Groźna sytuacja. Jest druga bramka dla Sząbierek. Niestety w 50 minucie tracimy drugą bramkę w tym spotkaniu. Zaniepokojeni kibice z Podlesia. No a drugą bramkę w tym spotkaniu dorzuca Łukasz Polak i Sząbierki w 50 minucie spotkania prowadzą z Podlesianką 2-0. Kamil Moritz z rzutu wolnego będzie pewnie wrzucał piłkę w pole karne Artura Tomanka. Moritz. No i zobaczmy, bo jest trzecia bramka dla gospodarzy. 66 minuta, no i Podlesianka traci niestety trzecią bramkę w tym spotkaniu. Będzie ciężko jeszcze cokolwiek ugrać w tym pojedynku. Sząbierki prowadzą w 67 minucie już 3-0. Na listę strzelców wpisuje się Dominik Balen z numerem 7. Witas. Krzysztof Render na Łukasza Dąbrowieckiego. Ten zostawia piłkę Rosińskiemu. Dąbrowiecki. Zobaczmy, bo to może być doskonała okazja. Dąbrowiecki! No i mija się z bramką Łukasz Dąbrowiecki. No pierwsza dobra okazja Podlesianki w tym spotkaniu. Troszkę za późno obudzili się gracze z Podlesia.
piłka teraz w pole karne. No i znowu jest groźnie. No mają problemy dzisiaj ogromne gracze z Podlesia, zarówno w grze defensywnej. Dużo błędów w kryciu, ale też i w ofensywie. Marcin Rosiński. Może teraz będzie okazja, ale doskonale broni Maciej Wierzbicki. Artur Tomanek. Rozpoczęła się 90. minuta tego spotkania. Rosiński. Rosiński strzela na bramkę Wierzbickiego. W bezpiecznej odległości jednak. Od bramki gospodarz. Boczny obrońca Podlesianki poradził sobie Rzemu, a piłka na prawą stronę boiska do Nikolasa Sprusa. Ten no niedokładnie do Marcina Rosińskiego. Rosa ma pretensje. No i koniec tego spotkania. Sząbierki wygrywają dzisiaj z Podlesianką Katowice 3-0. No świetny występ podopiecznych Krzysztofa Kiełba. Tak naprawdę wszystko, co dobre, skończyło się u nas w 10 minucie, bo do 10 minuty graliśmy, mieliśmy swoją sytuację, potem nagle przestaliśmy grać. Drużyna Sząbierek doszła do głosu w końcówce pierwszej połowy bramka, otwarcie drugiej połowy, druga bramka. Tak naprawdę byli bardzo konkretni i wygrali zasłużenie. No i też bardzo szczelna defensywa dzisiaj gospodarz, bo Podlesianka chyba tak naprawdę miała jedną klarowną sytuację, tą Łukasza Dąbrowieckiego. No tak, tak naprawdę... Zagrali bardzo dobrze w obronie, bardzo gdzieś tam skrupulatnie nas kryli, bardzo mocno zawężali to pole gry. A dzisiaj nam wiele rzeczy nie wychodziło, także no, można powiedzieć, że to był jeden z naszych najsłabszych spotkań. Dzisiaj mecz nieudany, ale patrząc przez pryzmat całej rundy, no to runda świetna w wykonaniu Podlesianki. Miejsce w pierwszej szóstce no już gwarantowane. No oczywiście, że tak. Tak jak gdzieś ja powiedziałem chłopakom po meczu, my musimy brać całe 15 spotkań do gdzieś tam analizy i w tych 15 spotkaniach jako Beniaminek zagraliśmy naprawdę bardzo dobrze. Ja jako trener jestem bardzo dumny z tego, jak ten zespół się prezentował na przekroju całej rundy. Sząbierki postawiły od samego początku wysokie warunki. Może pierwsze 5 minut gdzieś tam próbowaliśmy ich stłamsić od razu wysokim pressingiem, no ale oni to przetrzymali i gdzieś tam można powiedzieć, że takie 3 dobre gongi nam dali. Mecz się zakończył, byli dzisiaj lepsi w zasłużenie, wygrali 3-0 i widać, że chłopaki z drużyny przeciwnej odrobili pracę domową na 5. Jedna sytuacja na mecz. Więc gdzieś tam na pewno fajnie grali z tyłu. Nam się generalnie chyba nie wiem, czy taka sytuacja przydarzyła, żebyśmy w jakimkolwiek meczu jedną sytuację mieli bramkową. Szkoda, ale to był ostatni mecz i gdzieś tam nie możemy rozpatrywać całej rundy przez pryzmat ostatniego meczu. Zaciskamy zęby, teraz jeszcze mamy trochę trenowania, potem okres przygotowawczy i wracamy na pełnych obrotach. Całą tą rundę byli z nami niezależnie od tego, jakie były wyniki w meczach, czy z Rakowem gdzieś tam nam się noga mocno podwinęła, czy dzisiaj. Byli zawsze, za co im bardzo dziękujemy. Liczymy, że będą też nas wspierać w rundzie rewanżowej i zapraszamy na Podlesie wszystkich. No a na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o wizytę w Betomiu. Za uwagę dziękuję Państwu. Drzeniek, Kamil. Do zobaczenia, do usłyszenia.